Stacją lakieru. Tak jest. Proszę pana, my nie jesteśmy byle kto, panie, my jesteśmy OSPA. To jest. Kto pan jest? OSPA! Pan też? Ochotnicza Służba Przetwarzania Aluminium. OSPA, proszę pana. No. Tak. To my. Na pewno pana nas słyszał. Mamy przedstawicieli w całej Polsce. No. Nie, panie, a co się tutaj tak ludzi zlazło? Coś darmowego dają? Ty, faktycznie, kurde, ludzi się naszło, jakby Górniakowa miała śpiewać. Cholera, tak. A śpiewała niedawno. Tak. Śpiewała Górniakowa? Oczywiście. O kurde, ty, to ja ją muszę znaleźć. Przecież ona jest mi 16 zł winna. Tak. Ty, czy, ale Stasiu, czego? Po co, za co? Auta jej pilnowałem. Ona o tym wie, że ty jej pilnowałeś? No skąd to było, wiesz? Secret service. No. To jestem porządna firma. Przepraszam panowie, ale troszeczkę przeszkadzacie. My tutaj wszyscy wspólnie szukamy symbolu szczęścia. Czego? Symbolu szczęścia poszukujemy. Symbolu szczęścia? No to jak symbol szczęścia, to trzeba było walić dla nas jak w dym. To nie ma problemu, to my symbol szczęścia to mamy zawsze przy sobie. Walimy w wieczko, szczęście rozlujemy, no. Tak, możemy się szczęściem podzielić. Proszę pana. No sorry, dla wszystkich nie styknie, nie? No. Nie o to chodzi, poszukujemy kwiatu paproci. A co, ktoś gwiznął? Nie, jeżeli chodzi o nas, to mamy bezapelacyjne alibi. Wczoraj cały dzień żeśmy rozkręcali tory, także to nie. Ej, ty, cię. Panowie, nie, według legendy, kto znajdzie kwiat paproci, ten będzie szczęśliwy i bogaty. To w takim razie to ja powiem w imieniu swoim i mojego przyjaciela, serdecznego kolegi, że my jesteśmy żwawo zainteresowani właśnie tym kwiatem paprocha, więc chodźmy. Jeżeli coś by pan... Chodźcie, dobra, przepraszamy. Już panu czasu jest, wychodźmy. Słuchaj, stary. Ja wiem, gdzie w Kielcach można ten kwiat paproci znaleźć, stary. Poczekaj, ciecio, nie podsuwaj. Słuchaj, na Kolberga. Co jest? Jest budynek, no jest? Człowieku pałac. Beton, szkło, ociekający złotem. Ludzie jak tam wchodzą, wychodzą szczęśliwi i bogaci. Idziemy tam. A co to jest za budynek? ZUS! Ty, ruszył, dobra. Chodź. ZUS! Panowie. Chodź pan! To ja idę z wami, panie... Chodźcie do ZUS-u! Despacito. Wojtek! Ty! Czekaj! Nie goń! Czekaj! Nie goń. Wojtek! Ty! Tak nie ma. Ty! Staszka nie ma! Jakiego Staszka? Do tego, co tu zawsze z nami siedzi. To się nazywa Staszek? A jak? Zawsze gadasz, ej, polej! Ja się boję, że on nas zdradził i poszedł do urzędu pracy. Bo chłopie! Tańcze żoboki! Chłopie, ja myślałem, żeś nas zdradził i żeś poszedł do urzędu pracy. Co ty głupi? Ja tam chodzę, bo tam jest kibel za darmo. Nic się nie bój. Chłopaki, muszę się wam uzewnętrznić. Trzymaj, worek ci dam. Nie to. Chłopaki! Jak ja dzisiaj miałem straszny sen. Co się stało? Całą noc mi się śniło, że stałem w jakiejś fabryce przy maszynie i pracowałem. Ja pierdzielę. Jakby mnie Hela nie obudziła, się zachorował na śmierć. Masakra! Ej! Do teraz mnie wszystko woli. Strach się kłaść. Dobry! Sąsiad, do roboty! Do roboty. Patrz, kurde, ten ma widzieć całe życie koszmar na jawie. Chłopaki, czas na drugie śniadanie. Napijmy się, żebyśmy nigdy w życiu nie musieli pracować. I żeby nam się głupoty nie śniły. Hej! O, już mnie puszcza. Waldek, śpisz? Waldek, się utopisz kiedy człowieku, co ty robisz? Waldek, to nie jest cyczek, czasami trzeba puścić. No.
Bożule. 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 Ja ci zagram. Zagraj nam, piękny cyganie. Czemu cyganie? No. Bo mi wisisz 2 złote, a ci wcale nie pożyczałem. O. A? No, pęci Stachu, ty jesteś bizneswoman. A? Bo trzeba mieć tu, a nie tu. Nie graj tak smutno, bo mi się sen przypomina. Już, już. Powaliła cię, głupku? Wypijmy za lepsze chwyty dla Waldka. Czekaj, jeszcze ci oszczę gitarę. To ja też. Co mi zrobicie? Oszczę ci. Tam jest ch. A to ja nie. Nic się nie bój, ja to widziałem na filmie, uważaj. Płyń po ogniskach i melinach. Jaki on jest głupi, ci powiem. Jak but. Jak but. I też muzyka lekka chodzikowa. Sztuka ulicy. Stryca z głupku, jakbyś nie wiedział. Coś ci Bolek powiem, kolego. Gadaj mi coś złe. Sąsiad ma firmę i żyje w dostatku, ale połowę oddaje w podatku. A ja czasnąłem 5 bachora i 2000 co miesiąc do fora. Do fora. Wiesz, tak się robi karierę. To tyle ja. Dajesz. Sąsiadka dziennie od 5 haruje i na 2 zmiany życie marnuje. Ja na to patrzeć po prostu nie mogę, więc czekam w domu na zapomogę. Zapomogę. Życie za krótkie jest, by pracować, bo życie trzeba się delektować. Kogo wie czasu, to my. Kogo wie życia, to my. Cześć, ryja, po co? Co mi tu blaska, za? Jak gram na gitarze, to nie biorę alkoholu do rąk. Mi 2 złote dalej leci. No już. Młodzi kupują mieszkania w kredycie, żeby je spłacać przez całe życie. Ja swe warunki bytowe podwoim w ramach programu Żule na swoim. Na swoim. Kurde. Bolek, to jest taki program Melina Plus. Taki, nie kadać tak. Co nie, a nie jest nie, tak? Nie wolno. Co nie wolno? Nie każde nowe mieszkanie socjalne jest Melina. Ty, faktycznie, żeby była Melina, to trzeba w to trochę serca włożyć. Otóż się, się same nie zrobi. Dokładnie. Życie za krótkie jest, by pracować, bo życie trzeba się delektować. Bogowie czasu to my, bogowie życia to my. Ty się kurde zmęczyłem. Do tych, co mówią o nas nie robi, na społeczeństwa ciele wrzody, że to jest skandal, że trzeba mieć klasę. Skandal doczekać kuźwa 2 godziny pod urzędem pracy na kasę. To jest skandal. Skandal! Bo siedzą w tych urzędach baby nieroby. Dokładnie. Siedzą i nie wypłacają zasiłku. A ja nie mam czasu czekać. Ej. A kurde, podatki od nas biorą. Ej.
Stachu, co ty pieprzysz? Co? Że my nie płacimy podatków. Ty, wino pijesz, jest banderola, a akcyza, podatek płacisz. Zatkał, kakao? A, ci mnie podatki zabijają. Ej. Może tak być. Widzisz? Jak nas doją skurczybyki? System nas doi. Nie no, człowiek idzie do pracy, siedzą nie robi. Wraca z pracy, siedzą nie robi. Do roboty byście się wzięli, co? Co się powiedział? Co ty się myślisz, że co? Co? Że my nie pracujemy, bo nam się nie chce? Tak myślę. My nie pracujemy, mamy wybór. To jest właśnie demokracja. To jest wolność, kurde, słowa. Moja macica, mój wybór. Powaliła cię, głup... Waldek, my mamy jaja. O. Dokładnie, to są jakieś jaja. Nie robię, jesteście do roboty, byście się wzięli, tyle wam powiem. A, chcesz tego? O, to jutro na wstanę pójdę do twojego zakładu, powiem szefowi, żeby cię wypieprzył, a ja stanę i za ciebie będę harował. Ja pierdzielę, Bolek. Jakżeś mnie teraz wystraszył, człowieku. Ja myślałem, że ty za nim pójdziesz do roboty. No tam mnie gnuś prowokował. Ja... Prawie się roboty chyciłem. No ale ty, MacGyver socjalu. Każdy ma słabszy dzień, nie? Ale... Telefon. Stachu, czy ty masz nowego iPhone'a? Zemowcy mi dali. Halo, halo. Ale Halina, nie drzwi ryja, spokojnie powiedz, co tam się nawaliło. Ja pierdzielę, ty. Co się dzieje? Rysiek ma nawrót. Znowu denatura tchleje. Gorzej, on chce iść do roboty. Matko Bosko, bezrobotno. O nie, trzeba chłopa ratować. Dokładnie, to może spotkać każdego z nas. My się musimy cały czas pilnować. Ej. Halina, na razie go przywróć do kaloryfera, tam zaraz będziemy. Pogotowie bezrobotne już we drodze. Rychu, trzymaj się. Ej, chłopaki, idziemy sobie na inną ulicę pograć? Nie chcę pograć, tylko trzeba na wino nazbierać. Ta, na wino. My na spirytus musimy nazbierać. Nawet. Bo jak Ryśka z tego wyciągniemy, to będzie trzeba mu podać surowicę. O, ej, chodź. No, nie udało się chłopa uratować. Myśmy byli u niego jeszcze z tym spirytusem, ale nie przyjął. Poszedł do pracy. No, najważniejsze, że się nie męczył, bo uśmiechnięty odchodził.